Hej, cześć, witaj ponownie, witaj serdecznie. Dzisiaj chcę poruszyć pewien temat, mianowicie taki, że często tak jest, że poruszamy w filmikach i dyskutujemy na tematy dosyć istotne z punktu widzenia osób, które doświadczyły przemocy ze strony osób toksycznych, osób narcystycznych i dyskutujemy na ten temat dosyć często. Mówimy o pewnego rodzaju zachowaniach i dyskutujemy też o tym, w jaki sposób normalna osoba reaguje na pewne zachowania oraz w jaki sposób często przypominamy sobie, rozpamiętujemy, jak toksyczne osoby reagują na pewne rzeczy. I tutaj jest pewna pułapka. Dlaczego? Dlatego, że bardzo proszę Cię, nie zapominaj o tym, że osoby toksyczne, narcyzi, narcyzki odwiedzają ten kanał, odwiedzają inne kanały, na których się kształcą, na których uczą się pewnych zachowań i tymi zachowaniami, którymi zranili nas, zraniły nas, również w jakiś sposób musiały się tego, czy musieli się tego nauczyć. Często się dzieje to w środowiskach duchowych, często się dzieje na swego rodzaju warsztatach rozwojowych i tak dalej, oraz w życiu. Więc nie zapominaj o tym, że poznając pewnego rodzaju techniki, jak rozpoznać pewne zachowania, albo jak zobaczyć, że to były zachowania toksyczne, może i najprawdopodobniej w przyszłości nie uchroni Ciebie to przed tym, żeby ponownie nie wpaść w taką relację. Ja jestem tego świetnym przykładem, tak samo jak prawdopodobnie wiele z Was. I to nie jest wykładnik tego, to nie jest coś, co pozwoli na to, żeby więcej w taką relację nie wyjść. Natomiast elementem, który pozwoli na pewno na to, żeby się uchronić, jest to słuchanie wewnętrznego kompasu swojego i umiejętność rozpoznawania tych znaków u nas, które my sami sobie, jako nasza intuicja, jako nasze wyższe ja, jako nasz anioł stróż, jakkolwiek to nazwiemy, nam właśnie daje. I to jest ten element, który nas uchroni. Natomiast te techniki niekoniecznie. To jest do tego po to, żeby może zidentyfikować, żeby może poskładać sobie coś w pewną całość, połączyć kropki. Natomiast nie jest to w żaden sposób wykładnik tego, że to Cię uchroni. To jest jedna taka rzecz. Bardzo Ci proszę, pamiętaj, ja będę o tym przypominał tak regularnie dosyć, dlatego że narcyzi, oni są coraz lepsi w swoich technikach. No bo gdyby nie byli w końcu, to nie udałoby im się złapać w swoje sidła ani mnie, ani Ciebie, więc to jest na takiej zasadzie. Także proszę Cię, bardzo pamiętaj o tym, słuchaj siebie, to są tylko techniki. To są techniki, których oni prędzej czy później się nauczą. To wszystko zależy od tego, jak to wygląda. Poza tym, no, tych technik jest właściwie nieograniczona ilość, nieograniczona spektrum możliwości. Oni są już tak zaawansowani, że prawdopodobnie wiele z nich, którzy oni znają i śmieją się prawdopodobnie oglądając tego typu ostrzeżenia, dlatego że jest całe spektrum innych zachowań, które oni będą w stanie podłożyć. Dlatego też nawet najpiękniejsze słowa, najpiękniejsze prezenty, najpiękniejsze cokolwiek to jest, na cokolwiek dajesz się złapać, jeśli to nie współgra i nie jest to spójne z tym, co ty czujesz, czerwona flaga, tak od razu. Także to jest tyle. Jeszcze takim dodatkowym elementem, którym chciałbym poruszyć dzisiaj w tym filmiku, to jest to, że a propos przemocy i a propos tego filmiku, który gdzieś tam teraz ostatnio dodałem, a propos tego schematu przemocy fizycznej oraz emocjonalnej również. Tam również brakuje kilku elementów, ja je sukcesywnie będę dogrywał, będę jakby gdyby to uzupełniał, natomiast to jest we mnie dosyć świeże, to odkrywanie tego całego schematu dominacji, tego całego uzależnienia dopaminowego i uzależnienia od również tego, że osoba, która jest ofiarą, się nią staje. I teraz takim świetnym przykładem tego, jak wygląda ten schemat przemocy, są różnego rodzaju zachowania ludzi, którzy są na przykład u władzy. Ja nie chcę tutaj teraz mówić Tobie, kto w tej chwili z toksycznych osób co robi na świecie, bo to widać, to wiadomo.
Nie muszę tego przypominać. Natomiast też, jeśli masz ochotę, spróbuj zrobić taki mały research i zobacz, jak te osoby, które teraz mają wpływ na tę sytuację, która się dzieje, bądź też inne sytuacje w przeszłości, jak wyglądało ich dzieciństwo, jak wyglądały ich lata. Często tak jest, że oni to robią w białych rękawiczkach, mają na sumieniu ogromne zbrodnie, a nie robią tego sami, mają od tego wykonawców i oni pozostają jak gdyby niewinni. I w każdych takich konfliktach to się bierze. Natomiast ten schemat jest bardzo interesujący, to jest bardzo ciekawe, jak ich toksyczne środowiska, jak to, że na przykład mały Wołodia, mały Wowa, który gdzieś tam się wychowywał w Gruzji, jeśli zrobisz jakiś mały research, i w innych regionach Rosji, jak on jako mały chłopiec, jako nieślubne dziecko musiał się bronić. Zapisał się w pewnym momencie na sztuki walki sambo i małymi piąsteczkami bronił się i udowadniał swoich racji. I tak dalej, i tak dalej. I ten cały schemat później jak gdyby eskalował, to dochodziło dalej. Nie było tam silnych autorytetów, a jeśli się one pojawiły, były one toksyczne, on za nimi podążał i to rośnie. Te schematy toksyczne na każdym właściwie poziomie, one wyglądają podobnie. One wyglądają podobnie i to czegokolwiek to dotyczy, czy relacji, czy romantycznej, czy relacji w pracy, to zwykle jest tak samo. To zwykle jest dosyć podobne, bo to ten mechanizm obronny, gdzie te osoby były gdzieś tam skrzywdzone i ten mechanizm obronny, który się w nich wyzwala wtedy, kiedy im się kojarzą jakieś elementy właśnie z dzieciństwa, że byli ucieśniani, byli krzywdzeni i musieli się bronić i musieli to robić skutecznie, czasem nawet zbyt skutecznie. No bo nawet w prawie jest opisane to, że odpór ataku czy też obrona konieczna w pewnym momencie się kończy, czyli jak gdyby jeśli ktoś cię atakuje, a ty się bronisz i twój atakujący już na przykład leży powalony, no to już się go zostawia oczywiście, pilnując tego, żeby nie wstał ani nie zrobił jakiegoś ruchu, nie wyciągnął noża czy pistoletu gdzieś za siebie i z nienacka cię zaatakował. Natomiast kiedy on odstąpi od ataku, to już jest koniec obrony koniecznej. Natomiast te osoby posuwają się dalej i dalej, dlatego że ich toksyczne, chore umysły i systemy obronne, mechanizmy, one nie działają zdrowo, one działają w sposób zupełnie zaburzony. Więc w nich takie coś jest, żeby przetrwać. Jeśli mają wroga, to dlatego też narcyzi będą robili wszystko, żeby po rozstaniu cię zniszczyć. Również po to, przypominam ci, również po to będą chcieli cię z powrotem wciągnąć do tej gry, żeby cię zniszczyć. Nie zawsze się to musi dziać na poziomie świadomym. Natomiast to jest cel. Jesteś wrogiem, jesteś zagrożeniem dla nich, dlatego że wyeksponujesz to, chcesz obwieścić światu i im samym, to jest przede wszystkim, i im samym to, że oni są źli. Oni o tym wiedzą, natomiast oni nie są w stanie przyjąć tego jako prawdy. Równolegle okłamują i cały świat, i okłamują siebie, a jednocześnie równolegle razem z tym doskonale wiedzą o tym, jacy są i kim są. Smutne bardzo, natomiast tak to właśnie jest. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, dziękuję Wam za wszystkie listy, które piszecie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, w jakimkolwiek jesteś miejscu. Kocham każdego z Was i każdego z osobna. Pamiętaj o tym, że jeśli już przeszedłeś przez ten ogień całej przemocy narcystycznej, masz teraz dużo więcej mocy, masz teraz dużo więcej wiedzy, edukujesz się nadal, stajesz się super, super istotą. Pamiętaj o tym. To jest coś takiego, czego przez to, że przeszłaś czy przeszedłeś przez cały ten proces, nie udałoby się zrobić. Z żadnej książki nie udałoby się tego przeczytać, z żadnego filmu, z żadnych opowiadań. Dopiero po tym, jak to przeszedłeś i przechodzisz przez proces ozdrowienia, to dopiero wtedy jesteś w stanie w pełni wyzwolić swój potencjał. Więc stajesz się kimś wspaniałym, jesteś już kimś wspaniałym. Tylko dlatego, że dalej się rozwijasz, dlatego, że się edukujesz, dlatego, że jesteś tutaj w naszej społeczności, że jesteś na moim kanale, jak również na wielu innych. Moim celem nie jest to, żebyś został czy została na tym kanale tutaj na zawsze. Jest mi bardzo miło, że tutaj gościsz. Moim celem jest to, żebyś uzyskała taką wiedzę i tak dobrze poznał siebie, żeby w pewnym momencie odsubskrybować ten kanał i iść.
i iść dalej w swoje życie i żyć jak najpiękniej potrafisz. Mając już swój system odpornościowy na narcyzów, na osoby toksyczne, tak dobrze rozwinięty, jak się tylko da. Więc proszę Cię, pamiętaj o tym wszystkim, że to, co Ci się przytrafia, to, że przeszedłeś przez ten stan wojenny, można to nazwać, bo przejście przez całą przemoc narcystyczną jest jak wojna. Wiele osób to porównuje do takiego stanu. Również osoby, które były na wojnie, porównują emocjonalnie ten stan właśnie z tym. Więc kiedy uda Ci się już to przejść i kiedy uda Ci się wyzwolić i przerobić całą tą pracę i wyjść na prostą, ozdrowić, kiedy już masz wiedzę, kiedy już masz moc, odzyskujesz swoją moc, stajesz się kimś wspaniałym. Pamiętaj proszę o tym. Stajesz się jeszcze bardziej świetlistą osobą, która może pomóc innym, która może innych również ochronić przed tym, która będzie odporna na toksyków. Więc to wszystko, co się dzieje się tak, jak być powinno. Dzieje się tu, gdzie powinno. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym Ci tylko przypomnieć, że bądź otwarty, bądź otwarta na wszystko, ale nie bądź zależna od niczego. Przewiń sobie te słowa, jeśli one nie są takie jasne, bo jest to moja wiadomość dla Ciebie bardzo ważna i istotna. Świat jest piękny, życie jest piękne i to wszystko, co się dzieje, jest piękne. Ale nie musimy być zależni od kogoś. Możemy być niezależni, a jednocześnie żyć pełnią życia. Kocham Was wszystkich. Kocham każdego z Was osobna. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Hej.